Cześć, witajcie w kolejnej odsłonie Flight Gear. W tym odcinku powiemy sobie coś bardziej o ustawieniach klawiszy. Tutaj Sokół prosił, aby na przykład zrobić taki poradnik, jak właśnie ustawić klawisze pod różne funkcje. Nowe Flight Gear nie jest to oczywiste, dlatego też mogą być tu problemy. No jak używamy na przykład innych gier, czy w ogóle symulatorów, to przeważnie jest to tak zorganizowane, że mamy gdzieś tam opcje, w których to mamy całą listę różnych funkcji, pod które możemy przypisać sobie konkretne klawisze, tak? Na przykład nie wiem, tam podniesienie klap, czy schowanie podwozia i tak dalej. I mamy pod to na przykład możliwość przypisania klawiszy. Niestety we Flight Gear nie ma takiej możliwości, nie ma takich opcji. Tutaj można oczywiście zmienić przypisania klawiszy, ale jest to no bardziej problematyczne, bo trzeba po prostu modyfikować pliki XML z ustawieniami klawiszy. Dodatkowo jest to bardziej skomplikowane, jako że Flight Gear oferuje coś takiego jak klawisze globalne, które będą działały dla każdego samolotu, ale samolot też może mieć własne klawisze przypisane. Przeważnie mogą być to dodane jakieś inne klawisze, ale też te klawisze z samolotu mogą przysłaniać i nadpisywać te klawisze globalne zdefiniowane we Flight Gear. Oznacza to, że no, robi się troszkę większy bałagan. Tym bardziej, jeżeli chcemy sami jeszcze stworzyć jakieś klawisze, to już będzie trzecia porcja pliku z klawiszami, które z kolei będą nadpisywały wszystko. I też i ustawienia na przykład globalne i te samolotu i dopiero te nasze będą nadpisywały wszystko. Także tutaj możemy na przykład spowodować to, że na przykład jakiś samolot, który nie przewidzimy, że ma jakieś takie inne przypisania klawiszy, no możemy je przysłonić i w ten sposób wyłączyć pewne funkcjonalności danego samolotu. To znaczy nie tyle funkcjonalności, co przypisania tych klawiszy. No i należy właśnie na to trochę uważać i dlatego jest to też troszkę kłopotliwe i skomplikowane. No i żeby w ogóle zobaczyć, jak tutaj są skonfigurowane klawisze i gdzie je można modyfikować, wejdźmy sobie do katalogu, gdzie mamy Flight Geara zainstalowanego. Jest to program FICE, Flight Gear i aktualna wersja. Tu mamy katalog Data. No i tu zobaczymy różne pliczki, w których jednym z nich będzie, gdzie to jest tutaj, keyboard XML. Edytujmy to sobie. Jak ja tutaj mam w Notepad++ otworzony ten pliczek keyboard XML. No i tu widzimy po prostu wszystkie przypisania klawiszy. Może tak, na początek właśnie zawsze taki XML zaczyna się od property list. To jest taki tag główny, który zamyka wszystko, co znajduje się w takim pliku. Na początku mamy tag też NASAL, to jest język skryptowy dla Flight Geara. Na razie to pomińmy, ale tu mamy po prostu, to już zahacza oprogramowanie. Tutaj mamy po prostu pewne przydatne funkcje, które później są w tych klawiszach wykorzystywane, ale w tej chwili nie musimy się tym za bardzo przejmować. I tutaj zaczyna się klawisz, czyli przypisanie klawisza. Tak, każdy taki tag key oznacza jakieś przypisanie klawisza. I tu mamy numer danego klawisza, który jest najbardziej istotny, ponieważ to mówi właśnie pod jakim klawiszem będzie dana akcja. Tu mamy name, który już dla nas ludzi jest jakimś takim opisem, który mówi nam co to jest za klawisz, bo po takim numerze to ciężko to rozpoznać, dlatego warto sobie napisać name i nazwać to jakoś, że to jest właśnie na przykład Ctrl A. Mamy też description, który mówi taki bardziej dłuższy opis, który mówi co ten klawisz tak powoduje. Tu jest na przykład, że to jest przełączenie, tak, na przykład na autopilocie utrzymywanie wysokości. Dalej mamy tag binding, czyli już po prostu przypisanie, co ma się zadziać. I tu mamy coś takiego jak command, co jest wymaganym tagiem, który mówi, tak, jaka komenda ma się odpalić. Tu mamy różne możliwości. Tu na przykład widzimy, że jest to NASAL, co oznacza, że chcemy uruchomić skrypt w języku NASAL. Jeżeli będzie to właśnie command NASAL, no to musimy zawrzeć tag script, który będzie tutaj, tak, w którym zawrzemy cały skrypt, który będzie tutaj uruchamiany po wciśnięciu klawisza Ctrl A. To jest jeden z bardziej, no akurat pierwszy przykład jest dosyć złożony, tak, bo mamy komendę NASAL. Tutaj już zahacza to oprogramowanie, gdzie musimy znać troszkę ten język skryptowy. To jest podobne do JavaScriptu, na przykład jeżeli mieliście styczność z programowaniem stron internetowych i JavaScriptem, to tutaj będziecie wiedzieli bardziej o co chodzi. No ale na razie ten NASAL sobie zostawmy, zobaczmy sobie może łatwiejsze przypisanie, na przykład tutaj to drugie, zobaczmy sobie. Tu mamy z kolei komendę property toggle. I właśnie najłatwiej jest operować, przynajmniej na początek, na tych property, jeżeli chcemy coś zmienić. Tu mamy na przykład klawisz Ctrl B
Czyli tu jest taki przełącznik speed breaków, czyli właśnie tych hamulców aerodynamicznych. Tak, i mamy property toggle, czyli przełącz właściwość, tak, po polsku mówiąc. I tu podajemy, którą właściwość chcemy przełączyć. Tak, tu mamy na przykład ścieżkę do właściwości właśnie, że to jest controls, flight i speed break. To property ma w sobie pewną wartość i ta wartość będzie przełączana. Ja to oczywiście jeszcze wszystko pokażę w samym symulatorze, jak to wygląda, bo te wartości, właśnie skąd wziąć te wartości, skąd wiemy, że jest property toggle, skąd wiemy, że jest taka ścieżka, to wszystko możemy jeszcze sprawdzić, to później jeszcze pokażę, ale zobaczmy na przykład, jakie mamy jeszcze inne tutaj komendy. Mamy property toggle znowu. Tu mamy taką ciekawostkę, że mamy na przykład dwa przypisania binding. To też jest istotne, dlatego że możemy sobie zrobić kilka przypisań do jednego klawisza. Czyli każda osobna akcja, jaką chcemy wykonać dla klawisza, powinna być właśnie tutaj zawarta w tagu binding. Tu mamy na przykład pojedynczy binding, czyli jest tylko jedna akcja wywołana. Ale na przykład moglibyśmy, ja to sobie na przykład skopiuję i jeżeli tu sobie wstawimy drugą akcję binding, tak, to wtedy teraz ten skrót Ctrl-C będzie wykonywał te obydwie akcje naraz. Znaczy może nie naraz, ale po kolei, tak? Może najpierw tą pierwszą, a później zaraz tą drugą. Czyli jakby pod jednym klawiszem będziemy mieli więcej akcji wykonywanych niż tylko jedna. I tak na przykład jest właśnie tutaj, czyli mamy dwa razy binding i tu mamy odmienne komendy też nawet, tak? Że tu mamy komendę właśnie property toggle, a tu mamy jakiś skrypt z NASAL odpalany. Tu mamy kolejną ciekawostkę jako warunek. Możemy też właśnie powiedzieć w ten sposób, że chcemy wywołać tą komendę, tak, ale pod pewnymi warunkami. No i tu mamy coś takiego jak Cycle Mouse Mode, czyli naszym klawiszem Tab. Jak wiemy, możemy się przełączać między trybem pracy myszy, czy właśnie chcemy myszą na przykład sterować wolantem, czy chcemy myszą się rozglądać, czy mysza ma być po prostu wskaźnikiem. I tu na przykład zrobiono, że ten tab będzie działał, tak, czyli przełączał ten tryb działania myszy, ale pod warunkiem, że nie jest użyte property właśnie device status keyboard alt i nie jest użyte property device status keyboard control. To można czytać tak, że ten tab zadziała pod warunkiem, że nie użyjemy alt tab ani control tab, czyli użyjemy tylko sam klawisz tab. Także tutaj mamy taki warunek. Oczywiście możemy te warunki też pisać dowolnie. Tu mamy negację, że nie jest użyty alt i nie jest użyty control. Oczywiście można też zawrzeć to bez negacji, czyli po prostu użyć samo property bez not. No i to oznacza, że teraz, że musi być wciśnięty alt. A z not to właśnie, że ma nie być wciśnięty alt. No i takie są warunki, tak? Także tak tutaj w tagu, tak, w binding dajemy sobie condition i możemy tutaj napisać sobie dodatkowe warunki, możemy ich dopisać ile sobie chcemy, oczywiście wszystko w tych tagach property i not, albo ewentualnie not, jeżeli chcemy zanegować. Tutaj też zobaczmy na przykład na ten klawisz Ctrl R, gdzie mamy dwa przypisania i tu mamy specyficzne komendy, tak? Jest to komenda replay, czyli po prostu uruchomienie powtórki, w ten sposób możemy uruchomić powtórkę. Ale jest też drugie przypisanie, które mówi tak, że chcemy wykonać komendę dialog show, czyli otwórz jakieś okno dialogowe. A jakie to ma być okno dialogowe? Tak mówimy w tym parametrze dialog name. I też to jest okno dialogowe, które się nazywa replay. Jeżeli na przykład chodzi o dialog show, tak, możemy też zobaczyć pewnie tutaj gdzieś otwarcie innych dialogów. Tu na przykład pod klawiszem escape mamy otwarcie dialogu exit. Czyli tego takiego pop-upa, gdzie mamy dwa przyciski, exit albo cancel. Tu mamy na przykład uruchomienie okna chat menu. Tak? Także tutaj możemy sobie rozejrzeć, jakie na przykład okna dialogowe możemy otworzyć. Mamy też dialog close, co na przykład wtedy nam zamyka okno dialogowe. No jeżeli chcielibyśmy sobie zobaczyć, jakie są wszystkie możliwości tego bindingu, czyli tego przypisywania klawiszy, tak? Czyli jakie tutaj mamy komendy, jakie możemy użyć, no to właśnie tu mamy dokumentację, która jest w wiki FlightGear / bindings. Tu mamy wszystkie te, całą tą listę różnych właśnie komend, jakie możemy wykonać. Widzimy tutaj na przykład replay. Tak, czyli używamy binding replay, żeby uruchomić powtórkę. To inaczej wykonuje skrypt NASAL fg command replay. Mamy też komendę dialog close, żeby zamknąć dialog.
dialog show, żeby otworzyć okno dialogowe i tu mamy na przykład tak też przykład, jako description name podano uruchomienie lokacji w powietrzu. No i mamy też komendę o nazwie nasal, czyli uruchomienie skryptu. I tutaj w tagu skrypt, jak mówiłem, podajemy sobie, jaki skrypt chcemy napisać. Dalej mamy różne tutaj komendy co do property. Przed mamy property adjust, czyli tak zwiększenie lub zmniejszenie wartości danego property wedle podanego kroku. Tutaj właśnie mamy opis, tak, o co mniej więcej chodzi, jak to należy zapisać, że mamy właśnie tą komendę property adjust. Podajemy, jaką właściwość będziemy tutaj zmieniali. W tym wypadku jest to na przykład heading dla autopilota, czyli kurs, jaki ma autopilot się kierować. No i widzimy tu na przykład, że krokiem jest co jeden stopień oraz zakresem działań jest właśnie wartość min i max, czyli zakresem jest od 0 do 360 stopni, tak? No bo możemy tutaj pełne koło tak wyznaczyć heading od 0 do 360. No i mamy też tutaj inne opcje, to na przykład jeszcze użyto wrap. Tak, wrap oznacza, że można się kręcić w kółko w nieskończoność, tak, że jest to takie zapętlone, że jak osiągniemy na przykład tak, że jeżeli do tego 360 będziemy chcieli dodać 1, to przeskoczymy się znowu na 1, dalej 2, 3 i tak dalej, tak, czyli będzie to po prostu zapętlone. Mamy na przykład property assign, czyli przypisanie wartości do danego property. No i tak to wygląda, tak? Dajemy w bindings komendę, że to będzie property przypisanie. Podajemy, do jakiej właściwości chcemy przypisać wartość. Tu jest na przykład prędkość dla autopilota. No i podajemy wartość, tak? W tagu value podajemy, jaka to ma być wartość przypisania. W tym wypadku podano na przykład 0. Mamy też coś takiego jak property cycle i w tym wypadku robimy coś takiego, że dla danego property, na przykład tu są ustawienia autobreaków, podano na przykład trzy wartości, między którymi możemy się cyklicznie przełączać. Tak? Czyli jeżeli na przykład ustawimy sobie pod klawiszem, dajmy na to A, ustawimy sobie coś takiego, no to no i załóżmy, że domyślnie autobreaki są w pozycji off, no to jak klikniemy jeden raz klawisz A, to autobreaki ustawią się na uzbrojone. Jeszcze raz wciśniemy klawisz A, to przełączą się na rozbrojone. Jeszcze raz klikniemy A, to znowu będą w pozycji off. Jeszcze raz A, to arm i tak dalej. I to jest właśnie taka cykliczność przełączania się między tymi na przykład wartościami, jakie sobie tutaj zdefiniujemy. No i tu mamy przeróżne opcje, ja tu nie będę wszystkich opisywał. Ciekawe jest to, że jest też random, tak? Czyli możemy sobie jakąś wartość losową wstawić. Tak, tutaj przydatnym będzie też toggle, czyli po prostu przełącznik, że tak, tutaj na przykład mamy fajny przykład, że podano property gear down, czyli czy podwozie jest w dole. No i to ma na przykład wartości true lub false, czyli true jest w dole albo false nie jest w dole. Jeżeli to sobie przypiszemy do jakiegoś klawisza, dajmy na to, nie wiem, G, jak właśnie gear, no to wciskając klawisz G będziemy się przełączać, że podwozie będzie wsunięte, wysunięte, wsunięte, wysunięte. Także taka prosta sprawa. I tu jeszcze możemy, jak widać, opcjonalnie dodać też value, dwa parametry value, które nam będą mówiły, między jakimi wartościami ten toggle ma się przełączać. Tak? W tym wypadku chcemy podać na przykład, że to będzie wartość między 2 a 3, czyli to się będzie przełączało 2 albo 3, 2, 3, 2, 3 i tak w kółko. Tak, czyli jeżeli sobie zrobimy takie przypisanie. A tutaj domyślnie mamy, że to będzie działało na właśnie true false, czyli 1, 0, 1, 0. Między tymi dwoma wartościami by się przełączało, a tu możemy sobie zdefiniować konkretnie między jakimi wartościami ma się to przełączać. Także tak to wygląda. Warto tutaj sobie zajrzeć i poczytać te wszystkie przypisania, jeżeli chcemy tutaj bardziej się w to zagłębić, co możemy zrobić. No i zróbmy sobie teraz taki jakieś przykłady, tak, oczywiście trochę tutaj sobie pogadałem, jak to wygląda, ale pewnie dalej możecie nie wiedzieć, jak to poprzypisywać, na przykład skąd wiadomo, jaka ma być cyferka tego klawisza, to jest bardzo istotne. Także tutaj zrobimy to sobie tak, że nadpiszemy sobie pewne klawisze własne, nadpiszemy te globalne własnymi. Żeby to zrobić, najlepiej przejdźmy sobie do katalogu, tak, moje dokumenty Flight Gear. I tutaj stworzymy sobie osobny plik z naszymi ustawieniami klawiszy.
Będzie to wygodniejsze, dlatego że nie będziemy tutaj mieszali się w ustawienia już zdefiniowane przez FlightGeara. Tak, bo oczywiście moglibyśmy własne klawisze też edytować w tym pliku, gdzie FlightGear jest zainstalowany. No ale jednak tutaj tak, żeby odseparować się od tych ustawień i zrobić sobie własne, tak, i je nadpisać, to zróbmy sobie osobny plik najlepiej. Oczywiście z rozszerzeniem dajemy sobie XML. Tak, i wkleimy to sobie. I tutaj musimy w zasadzie zacząć troszkę inaczej niż tu jest podane, ale też zaczynamy od, tu komentarz mogę usunąć, tak, zaczynamy od najważniejszego, czyli zdefiniowanie, że to jest plik, tak, pierwsza linijka, definiujemy, że to jest plik XML, niech będzie tam w wersji 1.0. No i najważniejsza rzecz, że wszystko ma się zawierać tutaj w tagach property list. Ale tu mamy od razu przypisanie klawiszy. My to musimy troszkę zmienić. Jeżeli wrócimy jeszcze do katalogu, tam gdzie FlightGear jest zainstalowany, i otwórzmy sobie pliczek defaults XML. Pliczek defaults XML zawiera całą konfigurację FlightGeara. Tutaj jest po prostu wszystko. Cała konfiguracja. I tu możemy zauważyć, że właśnie ten plik keyboard, ja go sobie poszukam. Tak, i tutaj widzimy, że mamy ten keyboard XML i on jest dołączany właśnie do tego głównego pliku defaults XML. Właśnie tutaj to widzimy ten include, czyli dołączenie keyboard XML jako zewnętrzny plik jest dołączany do tego defaults XML, dzięki czemu zrobiono separację, że te klawisze nie siedzą w tym głównym pliku defaults XML, tylko zostały wydzielone do osobnego pliku, dzięki czemu łatwiej jest tutaj nam przeglądać też całą tą klawiszologię. Tak, bo wszystkie klawisze mamy w osobnym pliku. Tak, także widzimy, że jest tutaj tag input i keyboard i dopiero w tym będzie zawarte to, co znajduje się w tym pliku, czyli na przykład dane klawisze już poszczególne. Dlatego w naszym pliku musimy zrobić podobnie, czyli musimy jeszcze zawrzeć input i keyboard. Dlatego zróbmy to teraz. Tak, no i musimy te tagi też pozamykać, czyli zamykamy keyboard i zamykamy input. Ok, zróbmy sobie przypisanie jakiegoś klawisza. Tak na początek, żeby zobaczyć, jak to w ogóle działa, zróbmy sobie przypisanie klawisza P. Na przykład wiemy, że domyślnie P to jest zapauzowanie symulacji, a my napiszemy ten klawisz własną komendą. Ja tu jeszcze właśnie, żeby uruchomić teraz nasz plik, musimy jeszcze dopisać tutaj parametr config równa się i ścieżka do naszego pliku. Dlatego tutaj skopiuję sobie tą ścieżkę, wklejmy ją tutaj i nasz plik keyboard XML. Ok, uruchommy FlightGeara i jesteśmy w symulatorze. No i teraz, jak mówiłem, chcemy przypisać do klawisza P inną akcję niż pauza. Więc musimy sprawdzić, pod jakim numerem znajduje się klawisz P. Żeby to zrobić, tutaj FlightGear oferuje bardzo fajną opcję podejrzenia wszystkich właściwości, jakie zostały załadowane do symulatora. I tu właśnie z menu debuguj mamy tutaj pozycję przeglądaj wewnętrzne właściwości. Jeżeli macie menu po angielsku, to będzie coś w stylu internal properties. Jeżeli to sobie kliknę, tak, to otwiera nam się nowe okno z internal properties. I tu właśnie mamy załadowane wszystkie właściwości, czyli po prostu wszystkie te XML-e, czyli ten plik defaults XML, który inkluduje inne pliki jak keyboard XML i tak dalej. Więc tu wszystko mamy zawarte w tym oknie i możemy to przeglądać oczywiście. Możemy sobie wchodzić w różne opcje, przeglądać wartości różnych propertiesów i tak dalej. Tu jeszcze warto wiedzieć, że to okno można też otworzyć skrótem klawiszowym. Jest to klawisz slash. To jest ten sam klawisz, gdzie znajduje się też znak zapytania na klawiaturze. Także wystarczy wcisnąć ten klawisz i to okienko też się otwiera. No i tutaj, żeby sprawdzić klawisz, jaki został wciśnięty, idziemy sobie tutaj w Property Devices, Status, Keyboard i Event. I tu mamy coś takiego jak key równa się i numerek. I to jest właśnie ten numerek klawisza, który został ostatnio wciśnięty. W tym wypadku ja ostatnio wciskałem klawisz właśnie slash, czyli wiemy, że slash jest pod numerkiem teraz 47. A żeby sprawdzić, pod jakim numerem jest klawisz P, no to wciskamy klawisz P po prostu i widzimy, że jest to klawisz o numerze 112.
Tutaj też zainstalowałem pewien program, który pokazuje, tak, tutaj w dolnym rogu, jakie klawisze wciskam na klawiaturze. Dzięki czemu możecie tutaj też tak zaobserwować, no, co po prostu robię, jakie klawisze wciskam. To nie jest FlightGeara, to jest osobny program, który właśnie tutaj, no, przy nagrywaniu zainstalowałem, żeby to było widoczne. Tak, także mamy nasz klawisz, jest to 112. Innym sposobem sprawdzenia klawiszy jest po prostu zerknięcie do tabel ASCII, dlatego że wszystkie takie podstawowe klawisze jak alfanumeryczne i te inne znaki typu znak zapytania, wykrzyknik, to wszystko to jest po prostu kody ASCII, które właśnie po prostu każdy klawisz ma przypisany jakiś numer i tym numerem to są właśnie te kody ASCII. Czyli jak to sobie inaczej sprawdzić, to po prostu wpisujemy sobie ASCII code i na przykład tak odpalmy sobie tutaj jakiś rezultat wyszukiwania i widzimy właśnie wszystkie tutaj kody, tabele właśnie ASCII z kodami, czyli z naszymi cyferkami, jak i co oznacza dana cyferka, pod jakim cyferką jaki klawisz jest przypisany, czy inaczej też jaki znak jest przypisany. To sobie może trochę powiększę, chociaż ta grafika nie wygląda za ładnie. No i tu jak mamy decymalnie tą pierwszą kolumnę, to są właśnie wartości decymalne, które używa też FlightGear. Tak, ale dla człowieka tutaj czytamy decymalnie najwygodniej i mamy także pod 112 widzimy, że jest to klawisz P. Bo inaczej mówiąc, nie tyle klawisz P, co mały znak P. Bo tutaj FlightGear oferuje, tak operując na kodach ASCII, mówi, że też możemy użyć dużego znaku P, a to jest kod 80. A duży znak P to jest po prostu Shift P. I zobaczmy to sobie tutaj teraz w symulatorze. Jak wcisnę Shift P z kolei, no to widzimy, że jest to klawisz 80, a nie już 112. Tak, czyli tutaj FlightGear rozróżnia zupełnie, ma inny numer klawisza, jeżeli chodzi o użycie danego klawisza z modyfikatorem Shift. No tu akurat Shift P uruchamia nam ten panel 2D, także to zadziałało. Tu też widzimy w rogu, że podświetla się duże P, a nie małe P. Teraz jest małe P, teraz jest duże P, bo użyłem Shift P. No i w ten sposób możemy właśnie sprawdzić sobie dowolny klawisz. Że zanim przypiszemy jakiś klawisz, właśnie w ten sposób warto sprawdzić, jaki jest kod tego klawisza. Warto też zauważyć, że jeżeli byśmy chcieli użyć na przykład klawisza Ctrl P, to też będzie zupełnie inny kod. Ja dam teraz Ctrl P. Tak, i widzimy, że jest to kod 16. Czyli z kolei, jeżeli byśmy chcieli przypisać jakąś akcję pod klawisz Ctrl P, no to musielibyśmy użyć tak kij równa się 16. No dobrze, dajmy teraz z powrotem to P, jest to 112 i jak wiemy, tak, to P, tak, mamy, że symulacja jest zapauzowana, czyli domyślnie klawisz P pauzuje nam symulator, no i odpauzowuje, jeżeli jeszcze raz wciśniemy klawisz P. No i wróćmy teraz do naszego pliku, gdzie będziemy modyfikowali sobie klawisze, dopiszemy sobie własne tutaj, własny klawisz, key, gdzie N równa się 112, czyli właśnie klawisz P. No i dajmy sobie name, czyli nazwiemy to sobie, że to jest właśnie mały klawisz P, czyli zwykłe P. Des, czyli description, żeby dać sobie jakiś opis, na przykład moje przypisanie, dajmy na to. No i dalej dajemy binding, czyli przypisanie akcji. OK, zamykamy. No i command. Czyli co chcemy zrobić? Ja tutaj tak na szybko nie przypiszę żadnej akcji pod symulator, ale wyświetlę sobie takiego tooltipa. Tak jak tutaj mieliśmy informację przy pauzie. Tak jak tutaj mamy takiego tooltipa, że symulacja jest zapauzowana. Tak samo ja wyświetlę sobie jakiś tam tekst. I żeby to zrobić, musimy użyć komendy nasal. Czyli napiszemy sobie skrypt prosty. Czyli dajemy tak script. Tak, i tu musimy wywołać tego tooltipa. Żeby to zrobić, no możemy sprawdzić, w jaki sposób tutaj, tak, możemy poszukać, w jaki sposób tutaj używano właśnie wyświetlania różnych informacji. I tutaj widzimy, o, akurat mam, że to jest właśnie GUI, kropka, popup tip i nasz tekst
wiadomości, które chcemy pokazać. Więc skopiuję to sobie. Może sobie zapiszę to tak, ok. No i tu wystarczy, że sobie zmienię ten tekst na jakiś własny. Na przykład moje przypisanie klawisza P. No to akurat może zaczynamy od czegoś trudniejszego, bo używam komendy nasal, gdzie musimy napisać skrypt. Ale to akurat jest proste, tak? Warto też wiedzieć, że jest coś takiego, że możemy sobie w ten sposób wyświetlić właśnie takiego tooltipa, czyli piszemy sobie GUI, czyli Graphic User Interface, kropka i funkcja. Tu jest funkcja z pliku GUI. Jest to funkcja, która się nazywa popup tip. I do tej funkcji przekazujemy parametr, to jest ten parametr, jako tekst. Inaczej mówiąc, jako string. Czyli jakiś tekst, który chcemy po prostu wyświetlić w tym popupie. Tu też może być pytanie, a skąd mam wiedzieć, że tu mam napisać GUI, że jest tutaj jakaś taka funkcja, skąd mam wiedzieć, że to się tak nazywa. No i żeby to właśnie sprawdzić, idziemy sobie do tutaj katalogu, gdzie FlightGear jest zainstalowany, dalej data. I tu mamy katalog nasal. O, tu jest nasal. I tu mamy wszystkie właśnie te skrypty nasalowe. I tu możemy sprawdzić, że jest też plik, który się nazywa GUI, tak? Czyli ta nazwa GUI to jest właśnie dokładnie ta sama nazwa, co tutaj GUI i kropka. Kropka dlatego, że z GUI teraz, z tego pliku, będziemy wywoływali funkcję, która specjalnie znajduje się tutaj w tym pliku. No ja tu może zmienię tą składnię, bo jest mało czytelne. Dajmy sobie Java może. O. Tak, i mamy, jak mamy plik GUI, to widzimy właśnie wszystkie funkcje. Mamy tutaj na przykład tę naszą funkcję popup tip. Skąd wiemy, że to jest funkcja? No bo właśnie mamy, że równa się func, czyli równa się funkcja. No i mamy takie funkcje jak popup tip. Możemy też wywołać show dialog, taką funkcję, menu enable, tak i tak dalej. Mamy tutaj, tak, w ten sposób możemy sobie podejrzeć, jakie funkcje możemy wywołać z tego pliku GUI. No i tu mamy właśnie tak nasz przykład, jak to zrobić, czyli piszemy nazwę pliku GUI, ale już bez rozszerzenia .nasal, tylko piszemy tak kropka i nazwa funkcji, jaka się znajduje w tym pliku. W tym wypadku jest to u nas na przykład ten popup tip, bo tą funkcję chcemy wywołać. No a kropka właśnie to jest taki separator między tym plikiem a tą funkcją. Można to tak prosto na razie powiedzieć, bez jakiejś tam, jeżeli nie macie specjalistycznej wiedzy w programowaniu, no to możemy tak przyjąć, że to po prostu rozdziela, że właśnie tak, że w GUI zawiera się ta funkcja, więc rozdzielamy to tą kropką. No i w ten sposób wyświetlimy sobie ten nasz komunikat pod klawiszem P. No i teraz tak, pliczek jest zapisany. Pliczek jest też dodany w konfigu w launcherze, co już zrobiłem wcześniej. Więc teraz wystarczyłoby zrestartować inputy, żeby tutaj FlightGear rozpoznał teraz, że ma nowe przypisanie klawisza. I normalnie by się to robiło tak, że tutaj z funkcji, z menu debuguj wywołujemy przeładuj system wejścia. Po angielsku tu będzie restart input. Niestety to nie działa w tej wersji FlightGeara, którą teraz używam. Tak, klawisz P dalej działa jako pauzowanie, dlatego najlepiej tutaj zrestartować symulator. Niestety jest to uciążliwość, bo rzeczywiście byłoby to dużo łatwiej, gdyby ta opcja nam działała. Dlatego ja dam Shift Escape, żeby zrestartować symulator, żeby ten nasz plik zaczytał się ponownie do właśnie properties, tak, te nasze przypisania klawiszy. No i symulator się zrestartował, wciskamy klawisz P i voilà, mamy nasz komunikat, tak, czyli moje przypisanie klawisza P zamiast pauzy. Także w tej chwili symulator nie jest zapauzowany, bo ja zmieniłem mu przypisanie klawisza P. Czyli co jest ważne, ja nie modyfikowałem w ogóle pliku domyślnego, gdzie klawisz P w tym pliku domyślnym dalej pauzuje symulator, tylko ja nadpisałem ten moim własnym plikiem, nadpisałem ten klawisz P, że teraz klawisz P ma zupełnie inną akcję, ma po prostu wyświetlić tylko takiego tooltipa i nic więcej nie robić. Dam sobie auto start. OK, hamulec. Tak, daję P. No i widzimy, że tak, silnik dalej pracuje, nic tutaj się nie zapauzowało, tak? Mogę się nawet lekko toczyć, niech będzie.
tak? Czyli daję P i widzimy, że samolot się toczy, pauza nie działa. Także ten, tak, akcja pauzy została podmieniona po prostu moją akcją. I teraz zobaczmy sobie, że to okienko wewnętrznych właściwości. Jak wejdziemy sobie teraz z kolei w input i dalej mamy keyboard, mamy te wszystkie przypisania klawiszy tutaj też pokazane. Jeżeli teraz odnajdziemy sobie nasz numerek, czyli 112, czyli nasz klawisz P, który sobie nadpisaliśmy, możemy sobie wejść teraz ten key 112. No i widzimy, jaki tutaj klawisz jest przypisany i co on robi, tak? Mamy tutaj, że to jest name P, czyli nasz klawisz P. Jest mój opis jako moje przypisanie i mamy binding, gdzie widzimy, że jest to komenda nasal, czyli to, co ja napisałem. Jest tu skrypt, który ma się uruchomić moje przypisanie klawisza P. Tak, czyli w ten sposób widzimy, że teraz jest tutaj to moje przypisanie klawisza, a nie oryginalne, jakie było, które pauzowało symulator. Także tak właśnie działa przypisanie klawiszy globalnych, gdzie my nadpisujemy własnym plikiem poprzez podanie właśnie w launcherze ścieżki do naszego pliku, w parametrze config podajemy ścieżkę do naszego pliku, który ma nadpisać wszelką klawiszologię, tak? Czyli nawet tą klawiszologię zdefiniowaną przez samolot. No i właśnie zobaczmy sobie teraz taki przykład, jakbyśmy chcieli zmodyfikować klawisze dla samolotu. Załóżmy, że chciałbym zmodyfikować właśnie jakieś klawisze dla samolotu tego Cessna, więc po prostu musimy pójść do katalogu, tam gdzie ta Cessna jest zainstalowana. W moim przypadku Cessna jest zainstalowana właśnie tutaj w katalogu, gdzie FlightGear jest zainstalowany. To jest domyślny samolot we FlightGear, który właśnie instaluje się w katalogu tam, gdzie FlightGear jest zainstalowany, czyli program Files i tak dalej. Tu mamy w data katalog Aircraft i dalej mamy właśnie naszą Cessnę C172P. No i tu widzimy szereg plików XML dla tego samolotu. Tu na przykład możemy dosyć szybko rozpoznać, że jest właśnie też pliczek keyboard XML. Ale tu należy zaznaczyć, że to wszystko zależy też od samolotu. Jeżeli byśmy zainstalowali sobie inny samolot, to te klawisze będą troszkę gdzie indziej. Tak, wejdźmy sobie z kolei do mojej dokumenty FlightGear. I tu mam na przykład poinstalowane różne samoloty z domyślnego hangaru FlightGear, czyli idziemy do, tak, moje dokumenty FlightGear Aircraft i ORG FlightGear i tak dalej, FG Addon. I tu dalej jeszcze Aircraft. I tu mam wszystkie samoloty zainstalowane z hangaru FlightGear. I tu na przykład weźmy sobie w ten samolot Airbus A320 Family. No i tu jak przyjrzymy się tym pliczkom XML, no to z kolei nie mamy nic, co się nazywa keyboard, więc musimy jakby troszkę szukać po omacku. Najlepiej chyba gdzieś wejść w główny plik, może ten main. Tak, mam ten plik otwarty i no co, no możemy po prostu poszukać taga key, spacja. O, mamy, tak? Czyli tu mamy z kolei nasz tag keyboard z klawiszami. To powinno być jeszcze w input, tak, jest input, tu mam jeszcze inny tak, ale tak, jest input, keyboard i klawisze. I z kolei tutaj mamy wpisania klawiszy dla Airbusa. Także to nie zawsze jest jednoznaczne, trzeba czasami gdzieś tam w tych plikach XML poszperać. Ale wróćmy tutaj do Cessny i otwórzmy ten plik dla Cessny. Tak, i tutaj widzimy, że tutaj to akurat zostało wyodrębnione, te klawisze w osobnym pliku, gdzie mamy właśnie property list i od razu mamy klawisze przypisane dla Cessny. Tu mamy na przykład klawisz Shift P, czyli duże P, gdzie jest przełącznik na panel 2D. Tu mamy dwa przypisania, że jest właśnie ten property toggle, czy panel 2D ma być visibility, czyli widoczny albo niewidoczny. I mamy jeszcze przypisanie tutaj innej właściwości headingu, jako wartość 0,0. No i tutaj, jeżeli byśmy chcieli zmodyfikować klawisze tylko i wyłącznie dla samolotu Cessna, a nie dla całego FlightGeara, tak, bo klawisze globalne by działały dla wszystkich samolotów, nieważne czym latamy, a jeżeli chcemy tylko zmodyfikować klawisze pod Cessnę, no to oczywiście musimy zmodyfikować ten plik. Oczywiście też najlepiej zrobić sobie kopię tego pliku. Tutaj nie znalazłem sposobu, żeby móc to nadpisać w jakiś taki sprytniejszy sposób bez modyfikowania pliku właśnie jakimś tutaj parametrem. Tutaj niestety musimy już działać
tak, w obrębie katalogu danego samolotu i nadpisywać jego pliki. Co też sobie zróbmy. Ja tutaj sobie zrobię Ctrl-C, Ctrl-V. OK, odmowa dostępu, trzeba mieć admina. Dobrze, mam keyboard kopia, co będzie właśnie tą moją kopią tego oryginału. No i tutaj, mając ten pliczek właśnie oryginalny, ja tutaj sobie przypiszemy sobie inne jeszcze klawisze. Na przykład pod klawiszem B obecnie we Flight Gear mamy coś takiego jak hamulce, tak? Hamulce kół. Dajmy sobie input keyboard i klawisz B. Właśnie, pod jakim jest klawisz B? Dajmy sobie drugie okno. Tu będziemy mieli z kolei w drugim oknie, wejdźmy sobie w devices, status, keyboard, event. Ciśnijmy klawisz B. I B jest pod numerem 98. Więc odszukajmy tu sobie 98. Tak, i widzimy, że tu jest tak klawisz B. Opis, że jest to właśnie użycie wszystkich hamulców, chodzi o hamulce Q. Mamy przypisanie, że jest to skrypt NASAL, który tam z pliku controls uruchomi funkcję apply brakes. Tutaj warto też zauważyć, że jest coś takiego jak mod up, który ma też przypisanie. I on z kolei ma za zadanie, tutaj mamy, że też jest apply brakes, ale z wartością 0, co oznacza jakby przestań hamować. Bo ten klawisz działa w ten sposób, że musimy przytrzymać klawisz B cały czas, żeby hamulce działały. Tak? Jak puścimy klawisz B, to hamulce mają przestać działać. Więc ten, tutaj wyszedłem za wysoko, więc ten mod up to jest taki modyfikator na podniesienie klawisza. Tak? Up, czyli podniesienie klawisza, 98, tak? To jest modyfikator, że klawisz został podniesiony i wtedy przestań hamować. A wciśnięcie klawisza jest normalnie w binding i mamy tak apply brakes z jedynką, czyli zacznij hamowanie. No i tak działa domyślny klawisz B w tej chwili. Ja go sobie zmodyfikuję do tego samolotu. Damy sobie, że pod klawiszem B zrobimy sobie na przykład przełącznik włączenie i wyłączenie baterii. Wróćmy zatem do naszego pliku z klawiszami dla Cessny i tutaj na końcu właśnie dopiszemy sobie. Tak, czyli nie będę tu nic modyfikował, co było wyżej. Ja tylko dopiszę nowe klawisze, znaczy w sumie nawet ten sam klawisz, bo on pewnie gdzieś tam istnieje, ten klawisz N98, czyli klawisz B. Ale w ten sposób, jeżeli coś napiszemy poniżej, to oznacza, że to, co było wcześniej, zostanie nadpisane tym, co ja teraz napiszę. Daję sobie name, B, name, zamykamy. Dajmy sobie opis. Tak, jako opis, no co sobie damy? Dajmy sobie battery, na przykład switch on, off. Tak, czyli taki przełącznik baterii, włącz, wyłącz. I tu z kolei dajmy sobie, jeszcze najpierw binding. I tu piszemy command. To będzie, okay, zamknijmy command. I w środku będzie to property toggle. Okay, no to mi podpowiada, że jest coś takiego, dobra. I dla property, dla komendy property podajemy jeszcze tag property, żeby powiedzieć mu, jaki to tag, jakie to property będzie przełączane. OK. No i teraz musimy jakby, no skąd mam wiedzieć teraz właśnie, co mam tu wpisać w tym property? Jakie to jest property odpowiedzialne za baterię? No i tu znowu posłuszmy się naszym tutaj okienkiem wewnętrznych właściwości. Bo tu mamy wszystko, wszystkie wartości. Żeby znaleźć baterii, no trzeba czasami trochę poszukać, tak? Warto wiedzieć, że możemy często zaglądać do controls, żeby poszukać właśnie naszych tutaj pożądanych właściwości.
No i tu mamy różne rzeczy. Mamy na przykład anti-ice, tak? Możemy tutaj zobaczyć, że o, mamy na przykład przełącznik pitot heat, tak? Podgrzewanie rurki pitota. Mamy window heat, mamy tak, odladzanie, czy też no, ogrzewanie skrzydeł. Także widzimy tutaj różne właściwości razem z ich wartościami. Tu mamy na przykład podgrzewanie gaźnika, czyli na przykład ta wajcha tutaj. O, tak? Widzimy, że teraz jest true, wsunę i jest false. Tak? Czyli to nam mówi, czy właśnie dane systemy są włączone czy wyłączone. No i to oczywiście czasami trzeba poszukać, tak? Bo sam wszystkiego też nie wiem, co gdzie jest. Tu po prostu trzeba szperać, szukać w tych różnych tutaj katalogach i znaleźć to, czego szukamy. Tu właśnie warto wchodzić w controls. Przeważnie, jeżeli chodzi właśnie o kontrolę samolotu, to dużo rzeczy jest w controls. Tak? Tu mamy elektrykę, mamy no właśnie, czy w elektryce jest coś z baterii, jest external power, jest battery switch. I sprawdźmy, czy to reaguje. Jeżeli damy baterię, włączę baterię. Nie reaguje. Tak? Widzimy, że tutaj ciągle jest wartość true, więc to nie jest to, o co mi chodzi. Tak? Ja chcę przełączyć ten przełącznik. Więc to nie jest to. Tak, tu mamy na przykład flight, różne tutaj tak, osie sterowe. Tu widać, jak teraz ruszam wolantem. No, może włączę jeszcze wolant. Tak, widać, że teraz oś lotek zmienia swoją wartość od właśnie 1 maksymalnie w prawo do minus 1 maksymalnie w lewo. Także tu możemy się przyjrzeć tym wszystkim nazwom tutaj i wartościom. Mamy też na przykład klapy. Także ja na razie szukam dalej. Zobaczmy switches i tak, tu mamy master alternator, master avionics, tak, i tu mamy master baterii. No i włączmy sobie baterię teraz. I mamy master baterii teraz na true, czyli jest włączona bateria i false, wyłączona bateria. No i znalazłem moją property, tak, którą chcę sterować. Czyli cała nazwa do property to będzie właśnie slash controls, slash switches, slash i master bat od baterii. Tu na przykład widzimy, że są inne też przełączniki. Mamy na przykład master avionics, tak? Jeżeli ja będę zmieniał tą wartość, to zauważmy, że zmienia się ten przełącznik rzeczywiście, tak? Jeżeli ja tutaj sobie klikam, to ten przełącznik mi się przełącza. Tutaj, żeby to zmieniać, tą wartość, ja tutaj klikam, trzymając też klawisz control. Jeżeli samo kliknięcie, to nic nie daje. Jeszcze nie przełącza wartości. Ale też możemy się posłużyć tym polem i po prostu zamiast true wpisać false i też zobaczymy, że przełącznik się przełączył. Tak, ale to jest do sprawdzenia tylko jaką właściwość chcemy, tak, tutaj, żeby odnaleźć tą właściwość, żeby się dowiedzieć, jaka jest ścieżka do tej właściwości i nazwa tej właściwości. Więc ja ją znalazłem. Wróćmy zatem do naszego pliku XML i wpiszmy sobie tą wartość property. To będzie, znaczy nie wartość, tylko nazwę property. To będzie controls switches i tu będzie za duże to jest, ok, master, o, raz slash, nie dwa, master bat. No ok, zapiszmy to sobie, ten plik. No i teraz musimy znowu zrestartować FlightGeara, żeby ten klawisz został wczytany. Także ja użyłem tam komendy property toggle, co właśnie oznacza, że ten property baterii, ten master battery będzie się przełączał między wartością true a false, co będzie oczywiście jednoznaczne z tym, że będzie baterię włączało, jak i wyłączało. No i sprawdźmy teraz, czy to nam działa, czyli wciskam klawisz B i proszę, bateria włączona, jeszcze raz B, bateria wyłączona, włączona, wyłączona, włączona, wyłączona. Czyli nasz tutaj przełącznik działa. I jeżeli teraz wejdźmy sobie w internal property, nasz input, keyboard i znajdźmy tutaj 98, czyli nasz klawisz, który zmieniliśmy. No i widzimy dalej, jest to name B, no bo tak też napisałem, ale mamy teraz opis, że jest to battery switch on off. Mamy tutaj nasze przypisanie klawisza, że jest to property toggle, czyli będę przełączał właściwość i tą właściwością jest controls switches master battery. Tu widzimy jeszcze stare informacje zawarte z poprzedniego klawisza, bo domyślnie w tym, samo,
może nie tyle w samolocie, ale w całym Flight Gear jest przypisanie do B właśnie Apply Brakes. Widzimy, że jest tutaj skrypt. I widzimy też Mode Up, który mówi, że ma przestać hamować. I tutaj na przykład jeżeli chodzi o ten binding i skrypt, on nie zadziała, on nie załączy hamulców, dlatego że zmieniliśmy mu komendę. Komenda już teraz nie jest nasal, bo to ten skrypt odpali się tylko, gdy komenda będzie równa nasal. W tej chwili komenda to jest property toggle, więc ten skrypt się nie wywoła, więc klawisz B nie będzie nam hamował, ale całkiem możliwe, że zadziała mode up, dlatego że mode up ma osobny binding, gdzie jest skrypt nasal, który mówi, że hamulce mają przestać tak hamować. Jeżeli by to nam przeszkadzało, musimy ten mode up również nadpisać. Czyli wracamy do naszego pliku i tutaj dajemy jeszcze mode up. Na przykład mode up zamykamy. No i tutaj dalej też robimy przypisanie. Możemy zrobić command nasal. I możemy zrobić script. Skopiuję to. No i zostawmy ten skrypt pusty. Oczywiście się pomyliłem, bo tu dajemy mode up. No i sprawdźmy teraz, czy to usunie nam ten skrypt. No i zobaczmy, jak to wygląda w internal properties, input keyboard i 98. Jest mode up, jest binding. Tak, i mamy skrypt, jest pusty, czyli nadpisaliśmy też ten mode up, żeby nie reagował, żeby nie zwalniał hamulców, gdyby nam to w jakiś sposób przeszkadzało, bo możemy chcieć hamować na przykład innym tutaj kontrolerem i żeby nam tutaj włączenie baterii na przykład czy wyłączenie nie powodowało zwolnienia hamulców. No i w ten sposób mamy nasz przypisany klawisz jako B. Jest to właśnie włączenie baterii, co właśnie widać, że przełącznik działa. No i tak działa właśnie property toggle, że jednym klawiszem B ciągle się przełączam. Włącz, wyłącz, włącz, wyłącz. Ale teraz dla przykładu troszkę to sobie zmodyfikujmy, żeby zobaczyć też inne tutaj możliwości przypisania klawiszy. Zróbmy sobie teraz property assign. Czyli przypisania raz danej wartości. To też jest property, więc zostawiamy tak property i niech to dalej będzie ten master battery. Z tym, że dla assign musimy podać, jaką wartość chcemy przypisać do danej property. Czyli dajemy jeszcze tak value. Niech to będzie true, czyli włącz baterię. I zamykamy tak value. I w tej chwili to już nie będzie przełącznik jako switch, tylko to będzie battery on. Czyli ten jeden klawisz B tylko włączy baterię. Dajmy restart. No i teraz mamy baterię wyłączoną. Jeżeli ja wcisnę klawisz B, bateria jest włączona. Wciskam jeszcze raz B i nic już się nie dzieje, tak? Bateria ciągle jest włączona. Bo teraz ciągle klawisz B robi tylko włączenie baterii, czyli zawsze przypisuje wartość true, czyli bateria jest włączona i nie zmienia jej stanu. Musielibyśmy teraz, żeby wyłączyć baterię, przypisać znowuż jakąś akcję klawisza do z kolei wyłączenia baterii, czyli do zrobienia assign false. Na przykład tutaj Flight Gear często robi tak, że włączenie to jest na przykład wciśnięcie danego klawisza, a wyłączenie to jest użycie shift i tego samego klawisza. I tutaj na przykład moglibyśmy sobie zrobić wyłączenie też na klawisz Shift B, z tym, że Shift B to już będzie zupełnie inny numer klawisza, tak? Bo to już będzie kod ASCII wielka literka B, a nie mała, dlatego zmieni nam się kod klawisza, więc musielibyśmy sobie sprawdzić w tym okienku Property z kolei, jaki to będzie klawisz, czyli tu idziemy w Devices, Status, Keyboard, Event.
i dajemy Shift B. I zmienia nam się tak kod klawisza. Widzimy, że został klawisz 66. No więc skopiuję to sobie. Cały ten blok, tylko zmienimy tak. Tu damy, że teraz key równa się 66. Tu będzie. Dobrze, tu będzie duże B. Właśnie notacja FlightGeara co do klawiszy jest taka, że nie piszą właśnie Shift B, tylko piszą po prostu duże B. Mnie się to trochę nie podoba. Ja wolę jednak widzieć, jakie klawisze mam wciskać, a nie, że to jest duże B. No ale tak FlightGear tutaj taką notację obrał. Będę się jej trzymał. Mamy teraz battery off na przykład jako description. No i tu mamy też property assign sobie zrobimy. Nazwa property ta sama, czyli battery, master battery. Z tym, że value będzie teraz false, czyli wyłączenie baterii. Myślę, że to też tu możemy usunąć, bo Shift B to jest release parking brake domyślnie, czyli też nadpiszemy teraz ten klawisz, czyli parking brake nie będzie nam działał pod Shift B. Będzie teraz działało wyłączenie baterii. No to zrestartujmy sobie FlightGeara. No i zobaczmy, wciśnijmy klawisz B, jest bateria włączona. Shift B, bateria jest wyłączona. B, Shift B. Tak, widać też, że wciskam tutaj duże B. Jest B małe, B duże, bateria włączona, wyłączona. No, czyli w ten sposób też sobie zrobiłem taki przełącznik, ale na dwa osobne klawisze można powiedzieć. No i wcześniej też jak działał pod Shift B, działał parking brake, to teraz już nie działa. Tak? Działa nam wyłączenie baterii. Zróbmy sobie to teraz jeszcze inaczej, jeszcze inną modyfikację. Na przykład zostawmy ten klawisz tylko mały B, ale zróbmy, że wyłączenie baterii nie będzie pod Shift B, ale na przykład pod Alt B. Tutaj na przykład jak wejdziemy sobie w okienko Property, dajmy Devices, Status, Keyboard i Event. Tak, widzimy, że mamy B, to jest ten klawisz 98, a dajmy Alt B i zobaczmy, jaki to jest klawisz. I to też jest klawisz 98. Z tym, że tu mamy modyfikator Alt na True, czyli został użyty klawisz Alt, po tym możemy to rozpoznać. A inne modyfikatory innych klawiszy są na False. Mamy też modyfikator Control, Shift, z tym, że ich raczej nie używamy. Dlatego, że Ctrl B i Shift B będą miały inne przypisanie klawisza. Na przykład Ctrl B to jest dwójka, Shift B to jest 66, ale Alt B to jest ten sam kod, co sam klawisz B, czyli 98, ale możemy się posłużyć tutaj tym modyfikatorem, że został też użyty klawisz Alt. Więc zobaczmy, jak to sobie teraz tutaj użyć w tym pliku XML, jak to napisać. Musimy właśnie zrobić kolejny mod. Jest to mod alt. I zamykamy tag mod alt. Tak, czyli tu będziemy mieli normalne przypisanie do klawisza B, czyli bateria włączona. A pod alt B, ja to sobie skopiuję i tu sobie wkleję. Pod alt B zdamy sobie bateria wyłączona. Czyli tu będziemy mieli, to sobie jeszcze zmienimy, że to jest alt B. Tu będzie battery off. No i wartość na false. No tu dla czytelności możemy też sobie zrobić odstępy. Tak, widzimy, jak to działa. Ciągle operujemy na tym samym kodzie klawisza, czyli klawisz B. I zwykłe wciśnięcie B, bateria włączona. B z modyfikatorem alt będzie bateria wyłączona. Zapiszmy to sobie. I restarcik. I przetestujmy to sobie, czyli dajmy sobie jeszcze zooma i klawisz B, bateria włączona, Alt B, bateria wyłączona. A Shift B już nam działa i reaguje nam tutaj hamulec postojowy. O, B, bateria włączona, Alt B, wyłączona. Super. Wprowadźmy sobie jeszcze jedno przypisanie do klawisza B. Na przykład zróbmy sobie coś takiego, że jak wciskamy ten klawisz B albo Alt B,
to dodajmy sobie jeszcze tooltipa, który nam powie, jaki jest stan baterii, czy bateria jest włączona, czy wyłączona. Także dodajmy sobie, może na samym końcu, dajmy sobie kolejny binding, czyli kolejne przypisanie. No i cóż to będzie? Tu będzie komenda nasal. Czyli będziemy musieli napisać trochę skryptu. I zamykamy command. No i dla komendy nasal musimy dać tak script. Ups, i zamykanie. OK. No i teraz będzie troszeczkę programowania, bo będziemy musieli sprawdzić, jaka jest wartość tej właściwości master battery. Jeżeli wartość tej master battery będzie true, czyli bateria jest włączona, no to wyświetlimy komunikat, że bateria jest włączona. A jeżeli wartość tego master battery będzie false, no to będziemy musieli wyświetlić inny komunikat, że bateria jest wyłączona. Czyli musimy zrobić sobie warunek, który nam sprawdzi, jaka jest wartość tego property master battery. No i tu w języku skryptowym nasal, jak i może w innych językach, jeżeli tak programujecie, mamy komendę if, która właśnie odpowiada za sprawdzenie warunku. Tak samo jest w JavaScript, czy w C++, czy w zwykłym Java, także tutaj dajemy sobie if i w nawiasach podamy sobie później warunek jeszcze. Dodajemy klamry jako ciało danego warunku i else jako właśnie co ma być, jeżeli warunek nie jest spełniony. Ale dobrze, po kolei. Mamy najpierw takie coś jak if else. Czyli if nam powie, jeżeli warunek jest spełniony, to zrób tutaj coś, a w przeciwnym wypadku będziemy tutaj robili coś innego. Najpierw musimy pobrać wartość property. Do tego mamy globalną taką metodę w skrypcie nasal, jest to get prop i znowuż nawiasy musimy dać, bo jest to funkcja. I w get prop podajemy właśnie jako string, czyli w cudzysłowach podajemy nazwę całego property, czyli skopiujmy to sobie, ten całą ścieżkę do master battery. No i ta funkcja get prop zwróci nam albo wartość true, albo wartość false, w zależności od tego, jak jest ustawiona, czy włączymy baterię, czy wyłączymy baterię. No jeżeli włączymy baterię, to getProp zwróci nam true, że bateria jest włączona. A to będzie jednoznaczne z tym, że warunek if będzie spełniony. A jeżeli warunek if będzie spełniony, to tutaj piszemy sobie, co ma się zadziać, gdy warunek ten jest spełniony, czyli gdy bateria jest włączona. My tu sobie wyświetlimy na ekranie tooltipa, co już robiliśmy wcześniej, czyli GUI, kropka, popup, tip, nawiasy i podajemy nasz tekst, który chcemy sobie wyświetlić, na przykład bateria włączona. No i mamy else, czyli w przeciwnym wypadku, czyli gdy if ten nie jest spełniony, a nasz przeciwny wypadek to znaczy, że bateria jest wyłączona, no to skupimy to sobie, ale wyświetlmy sobie inny tekst, bateria wyłączona. OK. Tutaj są średniki, jako że właśnie każdą instrukcję tak w języku skryptowym nasal, czy też w innych językach programowania kończymy przeważnie właśnie znakiem średnika. No i przetestujmy to sobie. No i przetestujmy to sobie, dajmy sobie B i widzimy tooltip bateria włączona. Bateria jest włączona. Oraz Alt B i nam się nie wyświetlił tooltip. A no niestety tutaj nam się tooltip bateria wyłączona nie pokaże, dlatego że tu mamy to pod innym tutaj klawiszem, jakby pod Alt B. Także to by taki zapis by dobrze działał, gdybyśmy użyli to, co wcześniej używaliśmy jako property toggle. Byśmy to zapisali w tym miejscu, to by nam to działało. Ale w takim wypadku, gdy mamy property assign i mamy inny klawisz też z property assign false, to w zasadzie wystarczyłoby na przykład tutaj użyć kolejnego bindinga dla alta
gdzie nawet już nie trzeba sprawdzać, czy to jest true czy false, bo zawsze wiemy, że będzie false, no bo po prostu przypisujemy taką wartość na sztywno, że jest to false. Więc wystarczy już dać tylko tekst, bateria wyłączona i już. A tu z kolei wystarczyłoby dać, że jest bateria włączona także bez sprawdzania. No ale pokazałem wam też przypadek, jak zrobić to z ifem, gdybyśmy mieli to zrobione na toggle. Zobaczmy teraz. Dobrze, i dajemy teraz właśnie B. I mam bateria włączona, jak daję B. Jest tooltip i bateria jest włączona. Dajemy Alt B, jest bateria wyłączona. Tak, podświetla się ten tooltip i bateria włączona. Alt B, bateria włączona, wyłączona. Także tak to mniej więcej działa, jeżeli tutaj chcemy sobie używać takich też tooltipów. No i tak też wygląda przypisanie klawisza pod konkretny samolot. Oczywiście to samo moglibyśmy napisać w naszym tutaj pliku o tym, tak, który sobie dołączamy do konfiguracji poprzez parametr --- config. No i tu wtedy taki klawisz, ten B, działałby globalnie dla wszystkich samolotów. A tu w ten sposób napisaliśmy go sobie tylko dla samolotu Cessna. Ja tutaj, używając też z FlightGeara, zauważyłem pewien mankament, że jak tutaj mamy wyposażenie i mapa, tak, możemy sobie włączyć mapę, ale tu mamy informację, że ta mapa powinna działać też pod skrótem klawiszowym Ctrl-M, ale ona mi nigdy nie działała pod Ctrl-M. Daję Ctrl-M i nic się nie dzieje. Tak, mapa się nie włącza. Zobaczmy sobie, jak to naprawić. Jeżeli wejdziemy sobie do naszego pliku głównego z ustawieniami klawiatury, czyli tu mamy jego ścieżkę, tam gdzie jest FlightGear zainstalowany Data Keyboard XML. Szukajmy sobie coś jak map. Tak, tak, zobaczmy, że tutaj. Że to jeszcze powiększę okno. Tak, tu mamy Ctrl-M, generuje Enter. Ciekawe, ale tu właśnie rzeczywiście mamy klawisz 10, który odpowiada za klawisz Enter. Jakby ten klawisz też generuje Ctrl-M, ale my chcemy, tak jak to napisano, tak, ale my chcemy wyświetlić mapę w tym wypadku. I dodano tutaj modyfikator Ctrl do tego klawisza Enter, gdzie widzimy, że robią komendę dialog show map, tak, czyli otwórz okno dialogowe z mapą. Ale dlaczego z Enterem? Tak? Tutaj nie wiem dokładnie, ale tu widzimy, że mamy komentarz, że to jest OSG, jakaś biblioteka OSG. Ale tu niżej też widzimy, że jest klawisz Enter nazwany, ale pod już innym klawiszem, pod klawiszem 13. I to jest z kolei z biblioteki plib. I tu na przykład dla tej biblioteki plib, dla tego klawisza Enter 13, to widzimy, że to jest to samo, to jest tak poruszanie sterem kierunku w prawo i to też jest poruszanie sterem kierunku w prawo. Więc to jest ta sama obsługa, tylko pod dwoma różnymi klawiszami, w zależności jak mniemam, w zależności od biblioteki, jaka jest używana w danym systemie operacyjnym być może. I najwidoczniej u mnie na Windowsie nie jest używana ta dziesiątka, ten klawisz 10 dla klawisza Enter, tylko jest używana ta trzynastka dla klawisza Enter. Zobaczmy to sobie jeszcze tutaj w wewnętrznych właściwościach. Jak dam sobie devices, status, keyboard, event. No i dajmy klawisz Ctrl-M. No i widzimy, że jest to trzynastka. Czyli właśnie dokładnie ten klawisz z biblioteki plib. Tu widać, że ktoś, autorzy FlightGeara, zrobili tutaj tego fixa, żeby taki fixa, czyli właśnie naprawili problem z uruchamianiem mapy, ale tylko dla OSG, a nie dla plib. Więc żeby rozwiązać ten problem, wystarczyłoby to skopiować sobie tutaj też do klawisza tego. Ale ja nie będę modyfikował pliku oryginalnego, tylko zróbmy to sobie w naszym tutaj globalnym przypisaniu, w naszym własnym pliku z klawiszami. Do tego sobie przekopiuję cały ten zapis. Tutaj na przykład na samym dole dajmy to sobie. Poprawię wcięcia.
Dobrze, tu mamy table binding i mamy step jeszcze, dobra. No i teraz do tego skopiujmy sobie jeszcze tą modyfikację na klawisz Ctrl, która powinna to spowodować, że otworzy nam się mapa. OK, wcięcia są porobione ładnie. Całkiem możliwe, że to nie jest potrzebne, bo to będzie i tak działało, powinno przynajmniej. A my tylko zmodyfikujemy tak mod control. Damy tu sobie name, to jest CTRL-M. Restart. No i zobaczmy teraz, czy klawisz control-M tak otwiera mi mapę i zamyka, i otwiera, i zamyka. Także Ctrl-M już działa. Nie musimy tutaj teraz używać tego z menu górnego. Możemy, tak jak mamy już naprawiony nasz skrót klawiszowy Ctrl-M. Upewnijmy się jeszcze, czy działa nam latarka, o, czy działa nam ster kierunku klawiszem Enter. I proszę bardzo, tak też działa. Także w ten sposób możemy sobie naprawić działanie tego klawisza Ctrl-M. Kolejną ciekawą opcją, jaką oferuje FlightGear, jeżeli chodzi o klawisze, jest coś takiego jak Multi-Key Commands. Tutaj mamy jakby tak pokazane domyślne tutaj komendy, jakie oferuje FlightGear, jeżeli chodzi o ten właśnie Multi-Key. I ogólnie polega to na tym, że należy najpierw wcisnąć znak dwukropka i podajemy jakiś tam ciąg właśnie różnych znaków. Tu mamy pokazane pewne sekwencje i co one tutaj na przykład robią. I tu na przykład na wszystkie komendy zaczynające się od literki dużej D mamy otwieranie różnych na przykład okien dialogowych. No i zobaczmy sobie, jak to działa w praktyce. Dajmy sobie na przykład, tak, mamy dwukropek DA, co otwiera okno autopilota, albo DF, co otwiera okno z paliwem i ciężarem samolotu. Zobaczmy to sobie. Czyli dajemy dwukropek. Już widzimy, że pojawia nam się okienko Command Mode. No i dajemy dalej duże D i na przykład małe A. I voilà, mamy otwarte okienko autopilota. A na przykład DF, duże DF i mamy okienko z paliwem. Tak, także mamy tutaj już pewne dodane komendy. Bardzo ciekawą może być na przykład ustawienie radia, co może być dużo prostsze niż szukanie gdzieś tam w oknach dialogowych, czy tak tutaj kręcąc pokrętłami na panelu radia. Tak, mamy coś takiego jak radio, navigation 1. Dalej mamy F, czyli frequency i podajemy tak liczbę, częstotliwość danego radia, jaką chcemy nastawić. Zobaczmy to też sobie w działaniu. Uruchomię samolot, żeby to nam zadziałało. Tu sobie przybliżmy. Tak, tu mamy nav 1. No i dajemy dwukropek. Dajemy R jak radio. Radio teraz jakie? Może to być C od właśnie com. Tu widzimy, jak nam się podmienia fajnie też napis, że jest to com. Możemy dać V jak, znaczy nie V, tylko N jak nav. I też nam się tu już zmienia też podpis, że jest to nav. Możemy też dać ADF, czyli dać A i mamy, że ADF. No ale dobrze, ja będę chciał zmienić dla navigation i będzie to navigation 1, czyli nav 1. I dajemy F, czyli częstotliwość, frekwencji. No i jeszcze zostaje nam, jak tutaj mamy na podpowiedzi, podanie tak częstotliwości. No i dajemy na przykład tam jakąś częstotliwość, na przykład 120.20. No i to musimy potwierdzić Enterem, potwierdzamy Enterem i widzimy, że nav mi się zmienił na 120.20. Także bardzo fajna sprawa, bardzo fajne ułatwienie. No i tak samo możemy zrobić z innymi radiami, na przykład dla COM2 sobie ustawmy, na przykład dajmy radio C od COM, dwójka, COM2, F
frequency F i ustawiamy częstotliwość na przykład 126.0. Enter. Jest ustawiony na COM2 126.0. Także bardzo fajne ułatwienie, jeżeli chodzi o takie właśnie multi-key. No i też oczywiście możemy sami też ustawić sobie własne takie komendy, jakie chcielibyśmy sobie uruchomić. No i tutaj właśnie, gdzie szukać tych komend, jak je też zmienić i nadpisać. Tutaj zobaczmy sobie ten nasz pliczek defaults XML w katalogu głównym, gdzie jest FlightGear zainstalowany. Tu jak mamy nasz input, mamy keyboard, a w keyboard mamy jeszcze tag multi-key. I w multi-key jest tutaj dołączany osobny plik, właśnie pod ścieżką input keyboard multi-key XML. Zatem wejdźmy sobie do tego katalogu, jest to właśnie input, jest input keyboard, jest nasz pliczek multi-key XML. No i tu z kolei widzimy przypisania klawiszy także. Czyli znowuż jest to tutaj property list, główny tag, wszystko jest zamknięte w property list i mamy poszczególne klawisze, tak? Tu mamy zarezerwowany klawisz właśnie dwukropka, bo w ten sposób mówimy, że chcemy rozpocząć sekwencję multiklawiszy. Tu mamy też zarezerwowany klawisz A pod samolot. No i tu z kolei mamy już przypisanie tych klawiszy, które przed chwilą używałem, tak? Czyli mamy na przykład klawisz najpierw D. Jest to klawisz o numerze 68, jest to klawisz duże D, czyli tak naprawdę Shift D. Dalej mamy w tym klawiszu zdefiniowany kolejny klawisz, tak? Czyli mamy pierwszy klawisz, później jest w tym drugi klawisz. Tu na przykład weźmy sobie to, tak? Czyli okienko autopilota. No i dalej mamy małą literkę A, czyli jest to klawisz o numerze 97. No i widzimy, że mamy przypisanie komendy otwórz okno dialogowe i jest to okno dialogowe o nazwie autopilot. No i tu mamy szereg różnych opcji, na przykład okno GPS-a, tak, czyli też jest dialog show GPS. Tu okno chat history, jako tam jakiś tam chat, okno chat full i tak dalej. I tu widzimy, że kolejne klawisze mogą się zagnieżdżać w sobie i w ten sposób możemy tworzyć bardzo rozległą i rozbudowaną ilość klawiszy, tak? Także to nie musi być tylko dwa klawisze, to może być ich więcej, w zależności od tego, jak to sobie zagnieździmy, taką całą sekwencję będziemy mogli sobie stworzyć. No i teraz, żeby dodać własne klawisze, moglibyśmy też modyfikować ten plik, ale to nie jest właśnie dobre rozwiązanie. Najlepiej będzie dalej modyfikować nasz plik, gdzie on jest tutaj. Tak, ten nasz plik, który sobie dołączamy do launchera z klawiszami. I tutaj jak zobaczymy strukturę właśnie, co widzieliśmy wcześniej, mamy input, keyboard, multi-key. No i u nas też jest taka struktura, jest input, keyboard. I teraz musimy dopisać jeszcze multi-key, więc skopiuję to sobie. Czyli tutaj na przykład po tych klawiszach dam sobie jeszcze multi-key. OK. I tu możemy już pisać nasze komendy dla multi-key, czyli dla tych po dwukropku. Ja sobie zrobię coś prostego, tak żeby tylko pokazać, że to działa. Dam sobie na przykład komendę, że sobie napiszemy ROM, R-O-M i wyświetlę pop-up. Tak, zrobię sobie GUI pop-up, żeby wyświetlić jakiś tekst, żeby zobaczyć, że to działa. Więc będziemy potrzebowali sekwencji. Tu jest jakiś komentarz niepotrzebny. Będziemy potrzebowali sekwencji trzech klawiszy teraz. Ja sobie to przygotuję. Jeszcze nie wiem, jakie tam będą cyferki, więc zostawię bez. Tu zamykamy, dobra. Nadajmy sobie jeszcze name. Tak, pierwsza to będzie R. No i teraz zagnieśćmy sobie kolejny klawisz, to będzie, pierwsza będzie R, druga literka to będzie O i w tym kolejne zagnieżdżenie, kolejny klawisz to będzie M. Mamy ROM. No i teraz musimy sprawdzić oczywiście, jakie to są te klawisze.
Oczywiście, żeby to sprawdzić, otwieramy sobie ten internal property i możemy pójść sobie w controls, nie controls. Idziemy w devices, status, keyboard, event. No i tak, klawisz R wciskam, jest to klawisz 114, kolejny będzie O, to będzie 111 i M, to będzie 109. No i taką tą sekwencję klawiszy muszę też użyć w naszym pliku, czyli pierwszy klawisz to był 114 jako R, O jako 111 i N jako 109. Dobrze, mam moją sekwencję, tylko nie mam co ma się zadziać, tak? A ma się zadziać po prostu wyświetlenie okienka pop-up tip, więc damy sobie binding i zamykamy. Tu będzie command, oczywiście nasal. Dobrze, może to sobie skopiuję, będzie szybciej. Poprawmy wcięcia, ok. No i tu sobie coś napiszę, na przykład moja sekwencja ROM. Tak, czy taki prosty multi-key. No i zrestartujmy sobie to teraz. Jesteśmy, dajemy dwukropek i możemy pisać R, O. Widzimy, że nie mamy tutaj podpisu, bo nie mamy description. Dla R jest description radio, więc on tutaj znalazł, że jest to radio, ale dalej O nie ma i M też nie ma opisu. I teraz nic jeszcze nie zadziałało, dajemy Enter i mam moje wywołanie, mojej komendy nasal, tak, wyświetlenie tooltipa, moja sekwencja. I teraz tak, wróćmy tu jeszcze, zobaczmy sobie, że właśnie nie mamy description, więc tam w tej linii comment nie mieliśmy podpowiedzi. Naprawmy to sobie. Dajmy sobie moja sekwencja O. Będzie moja sekwencja M albo moja sekwencja, nie wiem, dopiszę koniec po prostu, że to jest cała sekwencja. Jeszcze mogliśmy zauważyć, że trzeba było potwierdzić Enterem, ale na razie jeszcze tak zostawię, żeby potwierdzać Enterem, ale to też możemy zmienić. Tak jak widzieliśmy przy oknach dialogowych, nie trzeba było tego potwierdzać Enterem, tylko od razu się otwierały te okna dialogowe, ale to też sobie zaraz zobaczymy, jak to zmienić. Jeżeli byśmy tak chcieli, dajemy dwukropek, R, to jest jeszcze komentarz z radia, O, już mamy, że jest moja sekwencja O, czyli jakby widzimy, że jesteśmy na dobrej drodze, tak, że coś tutaj, FlightGear reaguje na moją komendę, coś znalazł. Dajemy M, no i jest jakby moja sekwencja, koniec, ten ostateczny komentarz, czyli ciągle widzę, że jestem na prawidłowej ścieżce sekwencji, że wszystko jest ok. Mogę dać teraz Enter i jest moja sekwencja ROM, wyświetlony tooltip. Teraz tak, możemy chcieć, żeby tutaj nie podawać Enter, żeby to zadziałało automatycznie. Żeby tak się stało, musimy tutaj dodać tag exit. I od razu możemy go tutaj zamknąć jednocześnie, tak, tutaj nie wymaga żadnych parametrów. Ten tag powoduje właśnie, że nie trzeba będzie potwierdzać Enterem całej sekwencji. Tylko od razu wyjdzie z tej sekwencji i tak wykona to, co jest przypisane do binding. No i przetestujmy teraz dwukropek R, O, M i od razu mam moja sekwencja ROM. Nie musiałem potwierdzać tego w ogóle klawiszem Enter. No i oczywiście, jeśli chcemy, to tak warto tutaj użyć tak czegoś bardziej praktycznego, żeby to na przykład włączyło jakąś property, tak, czy przełącznik jakiś możemy zrobić, czy też otworzyć jakieś inne okno dialogowe, które domyślnie nie jest jeszcze obsługiwane przez FlightGeara. Albo oczywiście możemy przysłonić te komendy, które ma FlightGear, te multi-key i napisać tutaj tak własne, zmienione. Także jest to też bardzo fajne narzędzie, które warto znać i może też używać, które nam tutaj może ułatwić obsługę samolotu.
No i tutaj podobnie, jeżeli wejdziemy sobie w Internal Properties okienko, dajemy sobie Input, Keyboard i tu tak samo powinien być nasz, ach, i tutaj tak samo będzie nasz Multi-Key. I tu widzimy wszystkie te przypisania, jakie mamy dla Multi-Key. No i oczywiście tu musimy znać tą sekwencję, jaką wprowadziliśmy. U mnie to było 114, dalej 111 i 109. Tu już widzimy, że jest name O, ta moja sekwencja O, są te moje deskryptory i na mój opis i nazwa. I ostateczna sekwencja tak z exitem jako moja sekwencja koniec. I mamy przypisanie akcji, wyświetlenie pop-upa. Także to tyle, jeżeli chodzi o przypisywanie klawiszy i tutaj zmienianie funkcji pod klawisze. Tutaj podsumowując, tak, pamiętajmy, że zawsze możemy tutaj wejść sobie do tego pliku keyboard XML, gdzie jest FlightGear zainstalowany i możemy zobaczyć, podejrzeć, jak tutaj twórcy FlightGeara obsługują przeróżne klawisze, jakie komendy używają, jak piszą skrypty, w jaki sposób wyciągają pewne wartości, sprawdzają jakieś warunki. Tutaj jest no obszerna, że tak powiem, baza informacji, co możemy zrobić z klawiszami. Pamiętajmy, że jeżeli chcemy nadpisać te globalne klawisze FlightGeara, najlepiej jest to zrobić tworząc własny plik, gdzie w launcherze podajemy --, config i nazwa naszego pliku wraz ze ścieżką. No i tak wygląda na przykład w tej chwili moje nadpisanie klawiszy, gdzie sobie napisałem klawisz P. Tutaj naprawiłem sobie klawisz Ctrl M, żeby wyświetlała mi się mapa. No i tu dodałem taki przykładowy multi-key z sekwencją ROM. No i też pamiętajmy, że takie nadpisanie, zrobienie takiego właśnie pliku keyboard XML z przekazaniem do parametru w launcherze, to spowoduje, że zostaną nadpisane wszystkie klawisze, nawet te, które są przypisane do samolotu. Bo kolejność jest taka, że najpierw będzie wczytywana właśnie klawiatura ta domyślna z FlightGeara. Następnie będą przypisywane klawisze z samolotu i te klawisze z samolotu, jeżeli będą przysłaniać te klawisze ogólne, to tak się stanie. Tak, pierwszeństwo będą miały te klawisze z samolotu. A na samym końcu będzie dołączony ten nasz plik, który z kolei z naszymi klawiszami, który z kolei znowuż będzie przysłaniał te wcześniejsze klawisze, czy to z klawisze zdefiniowane w samolocie, czy w głównym pliku keyboard XML. Także największą priorytet będzie miał nasz plik. Co oczywiście czasami może być niewskazane, bo możemy sobie zepsuć klawisze w jakimś samolocie, gdzie ściągniemy jakiś inny samolot, który będzie miał jeszcze jakieś inne klawisze ustawione, które z kolei my możemy nadpisać i w ten sposób wyłączyć pewne tutaj klawisze z funkcjonalności w danym samolocie. No i jeżeli chcemy nadpisywać klawisze dla samolotu, no to możemy to zrobić właśnie bezpośrednio już w katalogu danego samolotu. Szukamy jakiegoś pliku XML, w którym są te klawisze zdefiniowane. To na przykład wcześniej jest to łatwe, bo mamy tutaj właśnie w nazwie pliku keyboard podane. Jeżeli nie ma takiego pliku, to musimy szukać gdzieś w głównych plikach tego samolotu, w jakichś plikach XML, po prostu tagów, tak jak tutaj, że jakiś key równa się jakiś numerek, albo po prostu szukamy tagu głównego jako keyboard. Tak jak tu mamy, tak, główny tag keyboard, gdzie będziemy mieli zdefiniowane klawisze. No i wtedy możemy zmodyfikować sobie te klawisze tutaj bezpośrednio w tym pliku. Tak jak tutaj sobie dla Cessny przysłoniłem przełącznik baterii, klawisz B. Czyli zamiast hamulców mam teraz baterii on. I na baterii off zrobiłem sobie z klawiszem alt. I jeżeli chodzi o komendy typu NASAL, czyli języka skryptowego, tak, warto też pamiętać, że wszystkie te komendy znajdziemy tutaj w katalogu NASAL. I zależy teraz, co chcemy zrobić. Możemy na przykład wejść w NASAL, tak, tutaj związany z paliwem. No i tu z kolei dam sobie to jeszcze. No i tu z kolei widzimy, jakie tutaj funkcje oferuje na przykład ten pliczek fuel. Mamy update, mamy na przykład funkcję loop i tak dalej. Możemy te funkcje właśnie wywoływać
bezpośrednio na przykład tutaj w danych plikach XML przy właśnie komendzie nasal. Tutaj przeważnie możemy chcieć właśnie wiele funkcji wywoływać. Jeżeli chodzi o sterowanie samolotu, to znajdziemy je tutaj w pliku controls. Tutaj warto na przykład zajrzeć do tego pliku i zobaczymy, jakie on ma tutaj funkcje. Ma na przykład start engine. Tak, możemy chcieć uruchomić silnik w ten sposób, że wywołamy sobie controls.start engine dla jakiegoś tutaj przypisania dla komendy nasal w tagu script. Możemy sobie wywołać taką metodę jak właśnie controls start engine. Na pewno coś takiego znajdziemy w tym głównym pliku keyboard XML Flight Geara. O tak, widzimy coś takiego. Tak, to jest na przykład klawisz S, tak, którym właśnie przytrzymanie tego klawisza powoduje start silnika. Czyli mamy dwa przypisania w sumie, bo mamy jeszcze dla klawisza podniesienia klawisza. Jest drugie przypisanie, tak? Bo tutaj klawisz S trzeba przytrzymać i wtedy mamy uruchomiony skrypt controls start engine z wartością 1, która nam mówi, że ma być silnik włączony. Podniesienie klawisza jest przypisanie, że start engine z wartością 0, czyli silnik ma być, no, można powiedzieć, wyłączony, albo startowanie silnika ma być wyłączone. Tak, i tu widzimy, jak ta funkcja wygląda. Przy okazji, jeżeli znamy się na programowaniu bardziej, możemy też tutaj tak zobaczyć, co się dzieje. Ja tego nie będę opisywał, nie będę się w to zagłębiał, ale tutaj jest najważniejsze, że możemy zobaczyć, jakie mamy funkcje. Tak, że mamy start engine, mamy select engine, czyli wybór silnika. Teraz which, czyli który silnik, pewnie można podać liczbę, że pierwszy, drugi, trzeci, zależnie też oczywiście, ile silników jest w danym samolocie. No i tu jest mnóstwo funkcji właśnie co do sterowania samolotem, na przykład przepustnice, sterowanie przepustnicą. Tu mamy na przykład ciąg wsteczny. Tu na przykład mamy sterowanie klap, że klapy w dół i właśnie na który, tak, mamy step, czyli na który krok. Tu mamy na przykład tak wysuwanie spoilerów i też na który krok chcemy wysunąć spoilery. Także to jest wiele przydatnych funkcji, których warto tutaj zajrzeć i właśnie zobaczyć, jeżeli chcemy przypisywać ustawienia klawiszy. Jeżeli nas to trochę przeraża, że jest to tutaj jakieś funkcje, programowanie i tak dalej, no to możemy po prostu oprzeć się na tym, jakie klawisze tutaj przypisane są, w jaki sposób to zrobili tutaj twórcy Flight Geara, tak? W jaki sposób na przykład używają tutaj controls, kropka, tak? W jaki sposób kontrolują tutaj klawiszami na przykład do startu silnika. Jeżeli poszukamy sobie dalej, co tutaj możemy sobie robić, o, tutaj widzimy, tak, wybór iskrowników, mamy step magnitos minus 1 albo 0, dla klawisza właśnie, żeby tak przełączać iskrowniki w lewą stronę. No tutaj przełączanie iskrowników w prawą stronę, czyli tak increase, a tu mamy decrease, czyli zmniejszanie wartości, to zwiększanie wartości, czyli od pozycji off, tu idziemy tak, zwiększamy od pozycji off do tam prawy, lewy, oba. Także tutaj możemy to sobie wszystko też fajnie podejrzeć, w jaki sposób tutaj są wykorzystywane te skrypty nasalowe. No i oczywiście najprostsze użycie to jest użycie properties, tak, takie jak property adjust czy property toggle. Tu jest dużo takich też wywołań z właściwościami. Tu mamy przed przypisanie property. No i najprostsze chyba to property toggle, gdzie po prostu przełączamy daną wartość, na przykład dla speed brake. Czy tutaj na przykład trzyma się panel wyświetlać. No i też oczywiście mamy okienko ten property, internal property, które nam bardzo mocno ułatwi życie, jeżeli chodzi w ogóle o dowiedzenie się, jakie mamy tutaj właściwości, czym one sterują, jakimi tutaj elementami samolotu. Nie tylko samolotu, może być też na przykład coś z otoczeniem związane, także możemy tutaj przypisywać przeróżne klawisze do przeróżnych rzeczy. Warto tu sobie po prostu to przejrzeć i zobaczyć, co tu jest dostępne. Głównie może w controls, jeżeli chodzi o samolot. Tu mamy na przykład autopilot, tak, czyli wszystkie na przykład pewnie sterowanie do autopilota. Także tutaj no, jest mnóstwo tego, tutaj ciężko to wszystko pokazać i opisać, jest to wręcz chyba niemożliwe. Tak, tutaj trzeba no, samemu się w to trochę zagłębić i tutaj poszperać, które właściwości do czego służą. Tutaj jak wybierzemy daną właściwość, tak pokazywałem, tutaj możemy zmieniać jej wartość i widzieć, co się wtedy dzieje, jak to działa.
No i pamiętajmy, że w devices status keyboard event możemy podejrzeć kod klawisza. Teraz wystarczy po prostu wciskać dane klawisze, żeby zobaczyć, jaki jest kod danych klawiszy. Tutaj trochę jest właśnie triki, jeżeli chodzi o te modyfikatory klawiszy, bo z kolei pamiętajmy, że na przykład klawisz K to będzie klawisz 107, ale Ctrl K to już będzie inny kod klawisza 11, Shift K to też będzie inny kod klawisza, to już będzie 75, ale na przykład Alt K to już będzie ten sam kod klawisza co samo K. Ale tu możemy właśnie oprzeć się na modyfikatorach i powiedzieć, tak, że chcemy użyć modyfikatora na przykład klawisza Alt, czyli ma być to Alt K. No nie jest to proste przypisanie klawiszy, ale da się to zrobić. I jak już wiemy, jak to zrobić, jak już też dobrze zapoznamy się z tymi właściwościami, dobrze zapoznamy się też ze skryptami NASAL, jakie tam oferują funkcje, no to możemy zrobić naprawdę dużo więcej rzeczy, niż by to było oferowane przez takie typowe menu dialogowe, okienko dialogowe z opcjami, jakie są oferowane w każdej innej grze czy w symulatorze. No bo tutaj możemy po prostu napisać wręcz skrypt sami, co ma się zadziać. Możemy też pod jednym klawiszem zawrzeć mnóstwo innych przypisań. Tak? Czyli pod jednym klawiszem na przykład możemy zrobić sobie uruchomienie całego samolotu, czy włączenie na przykład wszystkich potrzebnych świateł w danej konfiguracji, zamiast na przykład przełączać poszczególne światła osobno. Tak? Możemy sobie zrobić zestaw na przykład światła do lądowania, światła do startu, nie wiem, światła tam jeszcze jakieś, czy na przykład przekroczenie 10 tysięcy stóp, więc wyłączenie światła lądowania i tak dalej. I tu możemy, tutaj jest no to dużo bardziej konfigurowalne dzięki temu, że możemy to sami zrobić w tych plikach XML, no ale przez to jest dużo bardziej utrudnione, jest no duży próg wejścia w to, że tak powiem, żeby to właśnie móc ogarnąć sobie samemu. Nie pomaga też restartowanie tego Flight Geara, bo każdy taki restart no jednak trochę trwa i no wydłuża tylko czas przygotowywania sobie tych wszystkich przypisań klawiszy. Z jakichś względów nie działa mi te przeładowanie systemu wejścia, czyli ten restart input. Gdyby to działało, no na pewno byłoby dużo szybciej, ale z jakichś powodów mi to nie działa. Nie wiem, może w starszych wersjach albo w nowszych wersjach to w końcu naprawią i będzie to działać. Może w starszych wersjach to działało, ale w tej wersji, którą mam teraz 2012.1.3, no to po prostu niestety nie działa i tylko utrudnia, bo muszę robić restart. Zamiast tylko inputów, czyli klawiatury, to muszę robić restart całego symulatora. No dobrze, także to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i cześć Wam.